tej strony Mikołaj, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was w openingu kamerki sportowej Eken H9R. Kupiłem ją po to, żeby nagrywać coraz lepsze filmy na mój kanał i zobaczycie jakość nagrań w następnych filmach. A teraz przechodzimy do openingu. Część wierzchnią już odpakowałem, żeby nie zajmowało to tyle czasu. Teraz odpakowujemy folię bąbelkową. I jest, mamy kamerkę Eken H9R. Ma ona funkcję Wi-Fi oraz nagrywa w 4K, ale w 25 klatkach. W 1080 nagrywa w 60 klatkach i w tej jakości też będę nagrywał, bo jednak 25 klatek to nie jest dużo. Dobrze, tu mam naklejkę, od razu zrywamy. Pierwsza, druga i trzecia. Ok, super. Tak wygląda sama kamerka. Dobra, mamy kamerkę. Teraz możemy ją bezpiecznie wysunąć. Fajne jest to, że nie wsuwa się to jakoś na zatrzask, ale mamy takie fajne klipsy do odbezpieczania, a nie po prostu na siłę. Tu mamy szyny do prowadzenia. Możemy to później odkleić i zamontować sobie gdzie chcemy, ale w każdym razie jest to, żeby przytrzymać to w transporcie. A teraz wyciągamy pełen zestaw akcesoriów, ponieważ ich jest trochę. Dobrze, tu tyle, to wkładam. Tak samo to. Zostawię za chwilę, a teraz sama kamerka. Jest ona w wodoodpornej budowie, obudowie. Wszystko ładnie ponaklejane tymi foliami. Mamy tutaj uchwyt, który możemy regulować. 3 przyciski, jeden u góry, 2 z boku, jeden tu. Kamerka nie lata w środku, jest git. Jeszcze wyjmując obudowy, zobaczymy. O, tu jest jakaś jeszcze dodatkowa blokada. Dobra, jest. Sama kamerka wygląda mniej więcej w ten sposób. Tu mamy obudowę wodoodporną. I też dzięki niej ta kamerka tak szybko się nie zniszczy. Kamerkę kładę tu. Teraz wyciągam zestaw akcesoriów. Tu niech zgadnę, pewnie będzie ładowarka. Dokładnie, tak. Ładowarka zwykła, najzwyklejsza w świecie. Oraz trytytki i jakaś linka. Zobaczymy, do czego to jest. I tu jest chyba instrukcja. Nie, tak, instrukcja do używania, są opcje i tak dalej. Dobrze, to odpakowane, lecimy dalej. Więc tu mamy pełen zestaw akcesoriów. Pierwszą z nich jest taki uchwyt na patyk, jakby na jakiś selfie stick czy coś w tym stylu, żebyśmy mogli nagrywać wygodnie, a nie trzymając za samą kamerkę. Więc jak najbardziej spoko rzecz. Mamy szynę do kamerki, na przykład na kask, czy gdzieś tam jest trochę zakrzywiona, chyba ta jest jeszcze bardziej zakrzywiona, nie. Ta jest na kask, dokładnie, bo ona jest trochę zakrzywiona i właśnie po to ona jest, żeby można było ją łatwiej przyczepić na kask, a druga jest prosta. Fajnie, że są dwie, a nie jedna i będzie można do większej ilości rzeczy przypiąć. Dobrze, dalej mamy, co mamy? Mamy taką osłonę, jeśli chcemy używać tej kamerki, ale nie wodoodpornie, tylko tak, żeby było nam wygodnie i podpiąć do jakiegoś właśnie na przykład, nie wiem, tego uchwytu na patyk, nie wiem, uchwytu na, no na coś, nie wiem na co. Dobra, w każdym razie tu mamy z gwintem pokrętło, możemy wkręcić je w kilka zaczepów, albo w taki, albo w taki, albo w taki. I daje nam to dużo możliwości. I do tego na przykład możemy tu wczepić. Wkręcamy sobie to tu. Tu kładziemy w środek kamerkę. A tu przyczepiamy do tego. O, tu ładnie weszło. Zakręcamy to tym, od tej strony. I mamy taką fajną obudowę. I fajne jest to, że te obudowy można sobie właśnie tak zmieniać. Tu mamy taką jedną wodoodporną, najmocniejszą. Natomiast to są takie obudowy. Takie samo. Możemy je same do siebie dostosować. Tu mamy takie. Raz, dwa, trzy, jedną szynę taką dodatkową do nich i osłonkę i pokrętło. Dobra, to tyle. Jest jeszcze ostatnia rzecz. Zobaczcie, tu jest cała, to jest wodoodporne, całe. Natomiast tutaj, z boku, mamy otwory. Nie wiem, czy będzie teraz widać na filmiku, bo nie będzie. Są otwory i ja czytałem, co się naczytałem,
oglądałem na YouTubie, że te otwory są po to, że one by chronią kamerkę nie przed wodą, tak jak tutaj, ale chronią przed upadkiem i ogólnie tymi takimi zdarzeniami fizycznymi, nie, to się nazywa, no przed upadkami, przed zniszczeniem, ale dzięki temu tym szparom dostaje się dźwięk do kamerki i lepiej słychać. No i to chyba tyle. Kamerka przetestujemy później, zobaczycie w każdym razie na filmikach. Z tego co widzę jest wykonana naprawdę porządnie i będzie się sprawowała. 220 zł, ale myślę, że pociągnie. Czas nagrywania z tego co wiem to jest około 1,5 godziny. Ale pewnie jest to trochę mniej, no bo nie zawsze to co piszą to jest prawda. Dobrze, ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji i zostawienie łapki w górę. Co, przetestujemy, tak jak już mówiłem, kamerkę w następnych odcinkach. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.